Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam naprawdę niepokojące i prawdziwe historie, które udało mi się znaleźć w internecie i które mogą sprawić, że w nocy ciężko będzie Wam usnąć. To nie tylko paranormalne zdarzenia, w które wielu z Was nie wierzy. Prawdziwy koszmar zaczyna się wtedy, kiedy Twój prześladowca ma możliwość naprawdę Cię dopaść. Kiedy byłam jeszcze dzieckiem, mieszkałam w domu pomiędzy lasem, innym domem i cmentarzem. Pewnej Wielkanocy po przebudzeniu się zobaczyłam w moim pokoju kogoś przebranego za wielkanocnego króliczka, jednak jego kostium wyglądał dość niepokojąco. Pamiętam, że śmierdział mokrym sianem. Po wstaniu z łóżka nikomu o tym nie powiedziałam, bo myślałam, że był to któryś z moich rodziców. Wiele lat później, kiedy uczęszczałam już do szkoły średniej, przypomniałam sobie o całej sytuacji i postanowiłam w końcu zapytać o nią rodziców. Okazało się, że żadne z nich nigdy nie przebrało się za królika. Wtedy odzywała się moja młodsza siostra, która odrzekła, że ona również go pamięta. Spała wtedy ze mną w pokoju. Przeszły mnie ciarki. Jednak to nie koniec historii. Postanowiłam opowiedzieć o tajemniczym przebrańcu również w szkole. Jedna z dziewczyn po usłyszeniu tej historii, mieszkająca naprzeciwko mnie, przerażona odparła, że przez długi czas wielkanocny króliczek stawał pod jej oknem i to zawsze w nocy. Do tej pory boję się ludzi przebranych w kostium królika. Gdy uczęszczałam do koledżu, w każdy weekend wracałam do rodzinnego domu, gdyż pracowałam w tamtejszej okolicy. Mimo tego dom stał na pustkowiu. Pewnej soboty po powrocie do domu wiedziałam, że rodziców nie będzie w domu. Było już ciemno, bo był to jeden z tych jesiennych wieczorów. Kiedy zaparkowałam przed domem i otwierałam bagażnik, by wyjąć torbę, zauważyłam, że w łazience pali się światło, co mnie zdziwiło. Jednak pierwsze, co stwierdziłam, to, że po prostu zapomniałam zgasić światła, wychodząc do pracy. Po wyjęciu torby zauważyłam w oknie jakąś nieznajomą kobietę, która wyglądała naprawdę upiornie. Stałam jak wmurowana i tak wpatrywałam się w nią, gdy nagle podjechali moi rodzice, co mnie rozproszyło. Kiedy spojrzałam ponownie na okno łazienki, kobiety już nie było, jednak światło nadal się paliło. Jak wygląda najgorszy koszmar młodej i pięknej dziewczyny? Stalker. 23-letnia Alisa Blanton podjęła pracę w restauracji Hooters jako kelnerka. Jej uniform wyglądał następująco: kusa spódniczka i obcisły top. Kobiety w takim stroju zawsze cieszą męskie oko, więc tak było i tym razem. Alisa poznała tam 61-letniego Rogera Troya, któremu zdecydowanie wpadła w oko. Mężczyzna próbował ją nawet przytulić i zdobyć jej numer telefonu oraz maila, jednak kobieta zbyła go. Kiedy przestała się do niego odzywać, wkurzył się. Zaczął ją prześladować. Z tego właśnie powodu Alisa zmieniła pracę, jednak to nie pomogło. W grudniu 2008 roku Troy wysłał 2 maile do Alisy. Były w nim informacje, które zdobył z jej Facebooka oraz szczegóły odnośnie zakupu domu przez jej ojca. Drugi mail przyszedł do niej dzień po zawarciu związku małżeńskiego z Brentem Blantonem. Troy krytykował jej wagę, ubiór oraz dom, który kupiła wraz z mężem w październiku. Po tym czasie niepokojące wiadomości zaczęły przychodzić do niej regularnie. Troy groził jej. Nie mam nic do stracenia. Za to ty masz, pisał. Dawał jej również znać, że ją obserwuje i doskonale wie, jak wygląda. Komentował jej fryzurę oraz masę ciała. Sprawa została oczywiście zgłoszona na policję, jednak ją zbagatelizowano. Niestety finał był tragiczny. Alisa została zastrzelona przez Troya na parkingu w pobliżu swojej nowej pracy. Mężczyzna po dokonaniu zabójstwa popełnił samobójstwo. Pewnego naprawdę późnego wieczora wracałam samochodem do domu z mamą z Walmartu. Uczyłam się jeździć, więc postanowiłam poprowadzić, bo jechałyśmy mało ruchliwą drogą. Kiedy skręcałam koło mostu, bardzo zwolniłam. Nagle znikąd wyskoczyła nam na maskę jakaś kobieta i zaczęła walić pięściami w karoserię. Coś krzyczała, ale nie udało nam się z mamą nic usłyszeć. Mama zaczęła panikować i kazała mi się nie zatrzymywać, więc pojechałam dalej. Do dnia dzisiejszego zastanawiamy się, co to była za kobieta i czego chciała.
Jak się później okazało, istnieje legenda o kobiecie, która zginęła w okolicach mostu w nocy. A może to była ofiara uciekająca przed oprawcą? Nigdy się już tego nie dowiemy. Do tej pory mam ciarki, jak wspominam to wydarzenie. Kiedyś pracowałam w domu pogrzebowym, przygotowując ciała na pogrzeb. Pewnego zimowego dnia, kiedy w końcu późno w nocy skończyłam swoją pracę, okazało się, że nie mogę wrócić do domu, gdyż kompletnie zasypało drogi. Spędzenie nocy w domu, w którym wokół ciebie znajduje się 20 zwłok, to najstraszniejsze, co może ci się przytrafić, pracując w takim miejscu. Kiedyś, jakieś 10 lat temu, zostałem zaatakowany przez 4 mężczyzn. Jak możecie się domyślić, powalili mnie na ziemię, a następnie skopali po głowie i brzuchu. Udało mi się jednak wyjąć z kieszeni nóż, którym trafiłem jednego z oprawców w brzuch. Wszędzie było mnóstwo krwi, mojej i jego. Wszyscy uciekli. Ten, którego trafiłem nożem, krzyczał na odchodne, że odnajdzie mnie i zabije. Po jakimś czasie dowiedziałem się, że zmarł w szpitalu, gdyż za późno udzielono mu pomocy. Czy czuję się z tym źle? Nie do końca. Co jakiś czas nagle ni stąd, ni zowąd sobie o tym przypomnę, ale wtedy tłumaczę sobie, że to było w obronie własnej i gdyby nie to, możliwe, że sam bym już nie żył. Chwilę przed tym, zanim zapadłem w śpiączkę, oglądałem horror pod tytułem Klątwa. Na pewno go znacie. Straszy w nim przerażająco blada kobieta z długimi czarnymi włosami, wyginająca się w nienaturalny sposób oraz wydająca z siebie okropne dźwięki. Podczas śpiączki cały czas śniła mi się Kayako. Byłem uwięziony w białym pokoju, a ona ciągle tam była, jednak tylko stała i obserwowała mnie. Mimo wszystko to było tak przerażające, że po wybudzeniu się przez kilka nocy nie chciałem spać ze strachu. Pewnego późnego wieczoru wracałam do mojej stacji z koleżowskiej biblioteki, w której spędziłam cały dzień. Zawsze jeżdżę samochodem, jednak tego dnia pożyczyłam go mojej współlokatorce, więc postanowiłam pójść do szkoły pieszo. Mogłam zadzwonić po taksi, ale pomyślałam, że trochę ruchu dobrze mi zrobi. Byłam młoda i beztroska. Po 10 minutach drogi do domu zorientowałam się, że jestem śledzona, jednak pomyślałam, że to może jakiś bezdomny, bo w okolicy było ich naprawdę sporo. Jednej rzeczy nie wiedziałam. Byłam śledzona również przez osobę idącą przede mną. Gdy skręciłam w inną uliczkę, nagle wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Urwał mi się film, a gdy się obudziłam, siedziałam na ziemi na tej samej uliczce, a przede mną stało 3 facetów. 2 z nich miało nóż i ostrzegli mnie, że jeśli krzyknę, to tak mnie pociachają, że policja będzie miała problem z identyfikacją ciała. Potem jeden z nich chwycił mnie za włosy i przeciągnął w dół uliczki. Zostałam skopana i przystawiono mi do gardła nóż. Drugi z oprawców trzymał mnie za włosy i ręce. Płakałam, ale siedziałam cicho. Wzięli moją torbę i wyjęli wszystkie wartościowe rzeczy, jakie tylko miałam. iPoda, iPhona i $200. Następnie oprawcy stwierdzili, że trochę się zabawią i wtedy poczułam przypływ adrenaliny. Jeden z gości zaczął ściągać mi spodnie i wtedy zaczęłam krzyczeć i miotać się. Dostałam kopa, a nóż zranił mnie w ramię. Wtedy banda chyba się wystraszyła. Widocznie nie mieli w planach mnie zabijać i trochę się rozkojarzyli. Wtedy udało mi się wyswobodzić rękę z uścisku i wyrwałam nóż. Pamiętam, że krzyknęłam wtedy: "Tak!" Zaczęłam nim szaleńczo wymachiwać, próbując trafić kolesia trzymającego mnie za włosy. Jednak to było niesamowicie trudne. W filmach zawsze wygląda to tak łatwo. W końcu udało mi się trafić, choć to było raczej płytkie draśnięcie. Jednak wiem, że zabolało, bo gość niesamowicie się darł, ale zdołał po chwili uciec wraz z drugim oprawcą. Jeden z nich został, a po chwili spostrzegłam, że wcześniej udało mi się dźgnąć go w oko. Przestał się ruszać i upadł. Pomyślałam, że zemdlał. Zaczęłam krzyczeć i płakać, po czym również zemdlałam. Obudziły mnie syreny policyjne. Zostałam przewieziona do szpitala i trafiłam na oddział intensywnej terapii. Miałam 3 złamane żebra, pogruchotane kości, rany kłute i tym podobne rzeczy.
Kilka dni później detektywi poinformowali mnie, że koleś, którego dźgnęłam w oko, nie przeżył i żałują, że nie będzie mógł zgnić w więzieniu. Wtedy pierwsze, co przyszło mi do głowy, to myśl, żeby zgnił w piekle. To wszystkie historie na dziś. Powiem szczerze, że mnie naprawdę zaniepokoiły. Nie wiem jak was. Uważajcie na siebie w ciemnych uliczkach, bo nigdy nie wiadomo, czy za rogiem nie czai się zło. Dla rozluźnienia zapraszam na odcinek o Hello Kitty. Wpadnijcie również na mojego Instagrama. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.